Nie ma już projektów informatycznych. Uważam, że żyjemy w czasie dyktatury cyberproletariatu, a każdy projekt powinniśmy traktować jak Apollo 13. Przyszłość już się wydarzyła, tylko nie została równomiernie rozprowadzona. Dobry wieczór Państwu. Nie tak dawno uczestniczyłem w pewnym spotkaniu, które kończyło się również w późnych godzinach wieczornych, jak dzisiaj. I w trakcie tej ostatniej prezentacji zapowiadający zadał pytanie ostatniemu prelegentowi. Czy Pan ma jeszcze coś ciekawego do powiedzenia, czy ma Pan tylko slajdy w PowerPoincie? Jestem tutaj dzisiaj z Wami, aby podzielić się częścią mojego doświadczenia, opowiedzieć o kilku refleksjach, które mam nadzieję uznacie interesującymi, ciekawymi, ale przyznaję, że mam również kilka slajdów w PowerPoincie. Na co dzień pracuję w banku, zarządzam obszarem, który określa się jako dostarczanie usług dla klienta, czyli całe wsparcie. Jestem również IT. IT, które jest moją wielką pasją, źródłem wielu inspiracji, ale również udręką i serią codziennych problemów. Ten swego rodzaju dialektyczny spór ma swoje historyczne powody. Tak naprawdę muszę przyznać, nigdy nie chciałem być informatykiem, nie myślałem o tym, a praca w banku wydawała mi się tak mało atrakcyjna jak dowcipy o bankowcach. Przyznaję, że na początku mojej kariery jako informatyk myślałem, że będą to ludzie, którzy rzeczywiście są w stanie zmienić każdą organizację. I w czasie mojej pierwszej podróży zagranicznej, gdy spotkałem kolegę z dużej firmy i zadałem mu pytanie, słuchaj, ale kto to jest ten CIO, ten, który zarządza całą firmą od strony informatyki? A on powiedział, man, it means career is over. Były to czasy, gdy internet nie wyglądał tak interesująco, jak w tej chwili. Było to oczywiście kilka lat temu. Niemniej jednak u schyłku mojej kariery w branży IT, była to mniej więcej połowa lat 90., Time określał, że internet to nie jest miejsce do prowadzenia biznesu. Oczywiście dalszy rozwój biznesu w internecie nie należy wiązać z moim odejściem z branży IT. Niemniej jednak początki były trudne. Dzisiaj sytuacja wygląda zupełnie inaczej. IT, szczególnie w bankowości, jest obszarem szczególnym. Praktycznie nie ma firmy na rynku finansowym, która nie mówiłaby w tej chwili o cyfrowej transformacji, o implementowaniu metodyk zwinnych, o współpracy ze startupami, o wdrożeniu rozwiązań, które zmieniają codzienność wszystkich klientów. Chciałbym dzisiaj opowiedzieć Państwu o moich doświadczeniach jako osoba, która ma za sobą kilka fuzji na tym rynku, które już nastąpiły. Uczestniczyła w kilku transformacjach, ale również na co dzień zarządza tym obszarem, współpracując z większością firm informatycznych, jakie istnieją na polskim rynku. Nie będę jednak przede wszystkim mówił o tych firmach i o fuzjach. Chciałbym postawić Państwu dzisiaj trzy tezy, które mam nadzieję będą dla Was bodźcem do pomyślenia o lepszej organizacji pracy. A praca, jak powiedział kiedyś Danton, dobra praca oddala od nas trzy wielkie niedole: nudę, występek i ubóstwo. Dlatego są również trzy tezy, które chciałbym Państwu dzisiaj przedstawić. Nazwijmy je roboczo trzema tezami Jaromira. Pierwsza to nie ma już projektów informatycznych. Uważam, że żyjemy w czasie dyktatury cyberproletariatu, a każdy projekt powinniśmy traktować jak Apollo 13. Rozpocznę moją opowieść od określenia momentu początkowego, momentu przełomowego. I będzie to de facto moment, o którym już dzisiaj słyszeliście, a jest on związany z upadkiem koncepcji finansowania ninja. Kto to jest ninja w moim rozumieniu? Ninja jest to
pomysł, na który wpadła administracja George'a Busha w dużym uproszczeniu, mając na uwadze rozbudowanie gospodarki Stanów Zjednoczonych. Ninja był to klient, skrót oznaczał no income, no job, no assets, however great dreams. I tenże Ninja de facto doprowadził do upadku czwartego na świecie banku inwestycyjnego, a proces rozpoczął kilkuletnią recesję, której niektóre jeszcze efekty odczuwamy dzisiaj. Określmy więc moment końca tej koncepcji, upadek Ninja jako DONG, skrót przeze mnie przyjęty dla potrzeb tego wystąpienia, Death of Ninja Concept. Zaryzykuję stwierdzenie, że wszystkie przedsięwzięcia, które były przed momentem DONG, były związane z realizowaniem wielkich, wieloletnich, kilkuletnich planów opartych na wdrażaniu wielkich systemów. I realizowały one koncepcję łańcucha wartości w ujęciu pojęcia klienta wewnętrznego. Czy słyszeliście Państwo o kliencie wewnętrznym? Kto to jest ten klient? Czy on kupuje nasze usługi? Otóż według mnie klient wewnętrzny to jest, jak zapewne wiecie, część różnych jednostek w firmie, która to osoba, która to jednostka doprowadza do zwiększenia wielozadaniowości, a tym samym według mnie do obniżenia jakości i do powiększenia nieefektywności organizacji. Dlaczego? W takiej organizacji bardzo trudno jest zdefiniować jeden cel. W tym łańcuchu wartości jedni realizują potrzeby drugich. De facto każda odchyłka może spowodować, jak w przypadku tankowca, który na początku odchylając się o jedną odległość stopniową, może doprowadzić do tego, że nie dopłynie do portu docelowego. I taka sytuacja miała miejsce właśnie wtedy. W tamtym okresie realizowano, jak wspomniałem, wielkie projekty informatyczne, wdrożenia centralnych systemów księgowych, wdrożenia systemów CRM. Trwały one latami. Uczestnicząc w jednym z takich przedsięwzięć, gdy rozmawiałem z przedstawicielem, analitykiem jednej z wielkich firm konsultingowych, zadałem mu pytanie, słuchaj, a co trzeba zrobić, żeby wdrożyć, powiedzmy, SAP-a w ciągu 2 lat? Analityk po pewnym głębokim zastanowieniu odpowiedział, modlić się. Jedno z moich ulubionych odpowiedzi w tamtym okresie, gdy były dyskusje i rozmawialiśmy o tym, co trzeba zrobić, słyszałem, podjęto decyzję. Kto podjął? Kiedy? W jakim ujęciu? Te fakty były zamazane, ponieważ odpowiedzialność była rozłożona w kontekście klienta wewnętrznego. Kryzys jednak jednoczy siły i sprawia, że musimy się skupić na rzeczach najważniejszych. I wtedy właśnie już w erze podąg ktoś przypomniał sobie, że była grupa jakichś szalonych informatyków, która stworzyła koncepcję, jakiś manifest agile, że można pracować inaczej, można pracować w innej formule. Spróbowano w kilku różnych miejscach. Polegało to mniej więcej na tym, że wszyscy zaczęli rozmawiać ze sobą, a nie mówić jeden do drugiego. Cel był jeden, związany z klientem, tym, który de facto miał kupować produkty bądź korzystać z usług danej firmy. Dodatkowym elementem, który miał bardzo duże znaczenie w przeobrażeniu i w transformacji w tamtym czasie, było rozprzestrzenienie się technik mobilnych i sieci szerokopasmowych, które doprowadziły de facto do odmiejscowienia centrów kompetencyjnych. Zmieniło to w sposób diametralny, można powiedzieć, wręcz stosunki pracy na rynku, a jak pamiętacie może z historii, tego typu sytuacja zawsze była przyczynkiem do ruchów rewolucyjnych. Gdybyśmy się przesunęli trochę w czasie, do początku poprzedniego stulecia, to właśnie wtedy powstała koncepcja walki klasowej o środki produkcji. I było 2 takich myślicieli, Marx i Engels, którzy twierdzili właśnie, że proletariusze wszystkich krajów muszą połączyć się w sieć i przejąć środki produkcji dla mas. Niezależnie od tego, że idee te spowodowały wiele dramatycznych momentów w naszej współczesnej historii, przewrotnie muszę powiedzieć, że idea ta zmaterializowała się.
W dzisiejszej gospodarce, praktycznie w każdym jej wymiarze, wszystkie rozwiązania bazują na implementowaniu technik informatycznych, które oparte są na takim bądź innym programowaniu. I tak naprawdę środki produkcji są przejęte przez masy, są związane z posiadaniem umysłu. Aby tworzyć rozwiązania, nie jest już nawet potrzebny garaż. Możemy spotkać się w sieci. W takim modelu uważam, że nie warto już mówić o projektach informatycznych, ponieważ informatyka nie jest wyróżnikiem. Każdy projekt staje się wcześniej czy później projektem informatycznym. I chciałbym Państwu przedstawić jeden z takich projektów informatycznych. Popatrzcie na te liczby. Organizacja 1100 osób, dodatkowo 300 tak zwanych freelancerów z rynku, ponad 80 dostawców, 7 narodowości, 300 projektów zorganizowanych w takim układzie, że jest to 90 tysięcy osobodni, a cała sprawa dotyczy zmian w ponad 500 systemach. To bez wątpienia największy projekt, w którym uczestniczyłem. Natomiast od samego początku nie był on traktowany jako przedsięwzięcie informatyczne, a tak zwana gotowość biznesowa i przygotowanie całej organizacji do działania było głównym celem i tym, na czym była skupiona cały czas uwaga. Projekt ten nauczył mnie jeszcze jednej zależności, że najważniejszym wymiarem wdrożenia jest koordynacja i korelacja. Przypomina mi to sytuację, którą być może Państwo również znacie, bądź z filmu, bądź z książki Failure is not an option, Gina Kranza, głównodowodzącego z ramienia NASA misji Apollo 13. Ta felerna misja uczy nas de facto prostej prawdy. Złożoność projektów jest tak duża, że nie jesteśmy w stanie kontrolować wszystkich ich aspektów. Nawet jak gdybyśmy mogli, to błędy wynikające z poszczególnych faz zwiększają ryzyko wystąpienia sytuacji nieprzewidywalnych. Mamy więc do czynienia ze swego rodzaju paradoksem. Im bardziej skupilibyśmy się na jakimś konkretnym etapie, tym zwiększa się prawdopodobieństwo spektakularnej katastrofy. Co trzeba zrobić? Najważniejsze jest w tym wymiarze takie zmobilizowanie zespołów, de facto totalne zmobilizowanie, aby szukali rozwiązania w oparciu o to, co w danej chwili jest dostępne jako informacja i zasoby. Według mnie kapitalnie ujął to właśnie Jim Kranz w jednym ze swoich stwierdzeń, które w tej chwili należą wręcz do kanonu cytatów. Powiedział, nie obchodzi mnie, do czego dana rzecz została zaprojektowana. Ważne jest dla mnie, jak mogę jej użyć. To są te sceny, które być może pamiętacie z filmu, gdy rozwiązanie było oparte na elementach, o których nikt nigdy by nie pomyślał, że mogą pomóc sprowadzić ludzi na ziemię. Jeżeli połączymy w czasie wzrost mocy obliczeniowej, dostępność sieci przesyłu danych, jak również rozprzestrzenienie się technik programistycznych, otrzymujemy cloud computing. Chmura dokonała sejsmicznej zmiany w organizacjach. Jeżeli dodamy do tego zjawisko sieci społecznościowych, które jest porównywane do spowodowania zmian w naszej cywilizacji, praktycznie takiej jak wynalezienie prasy przez Gutenberga, to mamy do czynienia właśnie z tą cyfrową rewolucją. Chmura uśmierca istniejące modele biznesowe. Nie chodzi o to, że potencjalnie zmniejsza koszty albo skraca czas wdrożenia, ale jak wszystkie technologie, które dokonują eksponencjalnego przyspieszenia, mają największy wpływ na firmy, które je wdrażają. Popatrzcie na gigantów technologii, na firmy, które stworzyły na planecie Ziemia sieć przedstawicielstw, strukturę partnerów. W tej chwili, bazując na rozwiązaniach chmurowych i biorąc pod uwagę odmiejscowienie centrów kompetencyjnych, te wszystkie struktury stają się zbędne. To jest poniekąd ten element
o którym mówił Danton, rewolucji, która zjada własne dzieci. Sytuacja ta w diametralny sposób zmienia również stosunki na rynku pracy. Chmura sprawiła, że coraz więcej kluczowych kompetencji jest oferowanych jako model usługowy. Przyznam się, że coraz bardziej ja również doświadczam tego w mojej praktyce, w mojej codziennej pracy. Są coraz bardziej liczne grupy specjalistów, które de facto nie chcą angażować się w przedsięwzięcia w modelu klasycznej umowy o pracę. Chcą być zaangażowani w modelu usługowym, rozliczanym zadaniowo. Witamy w świecie Skills as a Service. Jeżeli ktoś z Państwa twierdzi, że nie dotarły do niego jeszcze te symptomy rewolucji, chciałbym uspokoić. Przyszłość już się wydarzyła, tylko nie została równomiernie rozprowadzona. Te słowa amerykańskiego pisarza science fiction, Williama Gibsona, są jak najbardziej realne i odpowiadają temu, z czym mamy do czynienia w tej chwili w naszej rzeczywistości. Następuje bowiem swego rodzaju propagacja kolejnych fal tej sejsmicznej zmiany i z różną dynamiką dociera ona do różnych dziedzin naszej gospodarki, naszych firm i nas samych. Natomiast nikt nie jest odporny. Chciałbym tutaj poruszyć jeszcze jeden element. Jak pamiętacie może Państwo, od pewnego czasu jest to znane dzięki Sir Isaacowi Newtonowi, każdej akcji jest skorelowana reakcja. Na każdą siłę działa siła przeciwstawna. I tak jak na co dzień cyfrowa rewolucja stwarza ileś możliwości, umożliwia rozwój wszystkich, można powiedzieć, dobrych rzeczy w internecie, jest pewna sfera zagrożeń, które pojawiają się każdego dnia. Ta trzecia zasada dynamiki w cyberbiznesie, jak ją określiłem, to dla mnie dwa aspekty. Darknet i przeregulowanie rynków. Darknet to nie tylko ta mroczna strona internetu, gdzie możemy nabyć dobra, usługi niedostępne w danej jurysdykcji. To kapitalnie zorganizowany biznes. To obszar, który bazując na ułomnościach technologii doprowadza do zastosowania na szerszą skalę metod, które w nieodwracalny sposób mogą zmienić wręcz nasze życie. Często rozmawiając z klientami, z różnymi przedsiębiorcami, słyszę taki komentarz, który jest, można powiedzieć, swego rodzaju wątkiem lokalnym tutaj. Odpowiedź jest tego typu: okej, cyberzagrożenia, ale tak długo, jak nie będziemy buszować po pewnych zakazanych obszarach internetu, nas to nie dotyczy, jesteśmy bezpieczni. Otóż, proszę Państwa, jest to jedna z największych iluzji, która 3 lata temu doprowadziła na polskim rynku finansowym do masowego problemu kradzieży tożsamości. Jeżeli mówimy o przeregulowaniu rynków, mam tutaj na uwadze coraz bardziej zwiększające się wymagania od strony różnego rodzaju regulatorów, które bardzo ograniczają działanie pewnej sfery gospodarki, z mojego punktu widzenia na przykład finansów, czy dość elastycznym traktowaniu drugiej, na przykład firm fintech, insurtech. Ważne jest to, aby mieć na uwadze, że te dwa aspekty, jeżeli nie będą odpowiednio zaadresowane i kontrolowane, to mogą one właśnie w diametralny sposób zaburzyć to, jak korzystamy z technologii informacyjnych, z jej dobrodziejstw, mogą zaburzyć codzienność naszą i w ten sam sposób wręcz być może spowolnić pewne elementy rozwoju naszej cywilizacji. Dlatego ten Skynet nie jest taką tylko i wyłącznie iluzją czy tematem z Hollywood. Kończąc moje wystąpienie, chciałem dzisiaj dzielić się z Państwem tym doświadczeniem. Praktyka, który na co dzień zarządza portfolio kilkudziesięciu różnych przedsięwzięć w różnych obszarach bankowości, pasjonata informatyki, aczkolwiek mającego agnostyczne podejście do technologii i trendów, które je wyzwalają, podzielić się 3 tezami. Nie wiem, jak długo będą one brzmiały w Waszych umysłach, czy w ogóle zgadzacie się z tego typu podejściem.
Niemniej jednak tkwi we mnie głębokie przekonanie, że te trzy tezy, o których mówiłem, są bardzo ważnym elementem naszej codzienności w czasach cyfrowej rewolucji. Nowoczesne firmy, dynamiczne firmy powinny skupić się według mnie nie tylko na zatrudnianiu najlepszych specjalistów, ale również na tworzeniu swego rodzaju interdyscyplinarnych zespołów, niekoniecznie bazujących tylko i wyłącznie na pracownikach danej firmy. Wspólną częścią moich przemyśleń jest wiara w to, że darwinistyczna teoria ewolucji ma również zastosowanie w biznesie. Przetrwają nie największe firmy, nie najsilniejsze, ale te, które będą w stanie szybko przystosować się do nowych warunków. Dziękuję Państwu za uwagę.